Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 9. Nie dlatego, jakobyśmy potemu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Komentarz. Paweł dostrzegał pewne niebezpieczeństwo w rozwiązaniu, jakim byłoby skorzystanie z finansowego wsparcia ze strony wierzących. Nie chciał tego czynić, chociaż miał do tego prawo. Mógł powołać się na słowa samego Pana, który powiedział, że robotnik jest godzien zapłaty swojej. Mateusza 10:10. Ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. Łukasza 10:7. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. Pierwszy Tymoteusza 5:17. Siedemnaście i osiemnaście. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. W pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 4 werset, apostoł zadaje pytanie: czy nie wolno nam jeść i pić? Później w tym samym rozdziale mówi: tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ale natychmiast dodaje: ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. To postępowanie zadecydowało o tym, że nikt nie mógł czynić mu wyrzutów. Jego ręce były czyste, jego motywy również. Jednocześnie pragnął, i to stoi tutaj na pierwszym planie, być przykładem dla innych. Widział niebezpieczeństwo, iż niektórzy Tesaloniczanie nie chcieli pracować i mógł teraz podać swoje postępowanie za wzorzec. Gdy przeniesiemy te myśli na nasz czas, to możemy powiedzieć, że pozostaje to w spójności ze Słowem Bożym, aby bracia, którzy pełnoetatowo pracują w dziele Pańskim, żyli z finansowego wsparcia wierzących, wśród których służą. Bóg tak chciał, nawet tak zarządził. Niemniej jednak ostateczna decyzja jakiegoś brata, by pójść tą drogą, nie jest łatwa, i powiązane są z nią pewne niebezpieczeństwa. Z pewnością krok taki można uczynić tylko po wielu wewnętrznych zmaganiach serca przed Panem i w zaufaniu do Niego.
Nie powinniśmy jednak nigdy dopuszczać do siebie myśli, że tylko ci bracia pracują w dziele pańskim, którzy zrezygnowali z życia zawodowego. Nie. Po pierwsze, wszyscy wierzący mają być zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. 1 Koryntian 15, rozdział 58, werset. Po drugie, jest wielu braci, którzy znaczną część swego czasu poświęcają pracy dla Pana, a mimo to pracują sami na swoje utrzymanie. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdujemy wskazówki na istnienie społeczeństwa klasowego, w którym jedną klasę stanowiliby bracia pracujący w dziele Pana na pełen etat, natomiast drugą klasę stanowiliby tacy, którzy byliby zatrudnieni tylko na pół etatu, albo może ktoś z nas śmiałby stwierdzić, że Paweł nie był pełnoetatowym pracownikiem w dziele Pana. W każdym razie Paweł chciał być przykładem. Chciał postępować tak, aby inni mogli go naśladować. Jego zasadą nie były słowa "czyńcie, co wam mówię", lecz "czyńcie, co ja czynię". Nie muszę chyba wspominać, że Pan Jezus jest jedynym doskonałym wzorcem. W przypadku przykładnych ludzi zauważymy nie tylko blaski, ale również i cienie. Żaden człowiek nie może być idealny we wszystkim, chociaż Paweł niewątpliwie osiągnął zadziwiające podobieństwo do swojego mistrza. Doskonałość możemy znaleźć tylko u tego, który powiedział: "Uczcie się ode mnie", Mateusza 11:29, oraz "pójdź za mną", Mateusza 9:9. Niemniej jednak Bóg podaje nam w swoim słowie również różnych ludzi jako godne naśladowania przykłady i czyni to po to, by dodać nam otuchy. W tym sensie apostoł Paweł był przykładem, na którym okazała się niewyobrażalna wielkość miłosierdzia Bożego, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 1:16. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku życiu wiecznemu. Apostoł przedstawia się Filipianom jako przykład konsekwentnego naśladowania Pana Jezusa. Rozdział 3, werset 17. Filipian 3:17. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Również inni wierzący pokazani są jako wzorce, nawet sami Tesaloniczanie. 1 Tesaloniczan, 1 rozdział od 6 do 7 wersetu. W ich świadectwie wobec świata. 1 Tesaloniczan 1:6-7. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Prorocy Starego Testamentu są dla nas przykładem w wytrwaniu w cierpieniach, jak uczy nas Jakub 5 rozdział 10 werset.
Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Niemniej jednak Bóg nie tylko wskazuje nam osoby, na których możemy się wzorować. W trzech miejscach Nowego Testamentu wzywa nas, byśmy sami zabiegali o to, by być przykładem. Starsi bracia są napominani, by być wzorem dla trzody. 1 Piotra, 5 rozdział, 3 werset. Tytusowi apostoł przypomniał, aby we wszystkim stawiał siebie za przykład dobrych uczynków. Natomiast Tymoteusz miał być dla wierzących wzorem w postępowaniu, miłości, wierze i w czystości. 1 Tymoteusza 4:12. Najpierw 1 Piotra 5:3. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Tytusa 2:7. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. I 1 Tymoteusza 4:12. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.